Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Witam trenera Krzysztofa Chrobaka, szkoleniowca Polonii Warszawa, także Arkadiusza Klimka z Rolnika Sługi KSW Kielec. Bardzo proszę pana Krzysztofa o podsumowanie jako pierwszego tego spotkania zwycięskiego dla Polonii 4-0. No ogólnie jestem zadowolony z tego spotkania. Wiadomo, wygrana, wysoka wygrana, pierwszy mecz w rundzie wiosennej, gdzie nie tracimy bramki, co jest bardzo ważne, bo niestety, mimo że wygraliśmy 3 poprzednie spotkania, to w każdym traciliśmy co najmniej jedną bramkę, co martwiło. Mieliśmy poza końcówką ostatnimi, myślę, 15 minutami w miarę kontrolę nad tym meczem. No w tej końcówce, czy to element zmian, czy jakiś element psychologiczny taki, że straciliśmy kontrolę, że tutaj gospodarze mieli kilka sytuacji i inicjowali groźne akcje. Natomiast zadowolony jestem również ze sposobu gry, z dyspozycji zawodników. Troszkę się obawiałem tej dyspozycji i kwestia ostatnio się zrobiło ciepło, gorzej wyglądali na treningu i ta podróż, ale wyglądali bardzo dobrze i myślę, że jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie na boisku, o skonstruowanie akcji, to tutaj jak najbardziej pozytywnie zespół się zaprezentował. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Chrobakowi, a teraz proszę o podsumowanie trenera Arkadiusza Klimka. Ja bardzo krótko. Wygrała drużyna, która od początku do końca w zasadzie chciała ten mecz wygrać i tak się stało. No myślę, że grając w trzeciej lidze nie możemy popełniać takich błędów, jak popełniamy, bo 3 bramki trafimy ze starych fragmentów, jest z rzutów rożnych i jednych z autów. No i myślę, że to taki cały komentarz tego naszego występu dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Klimkowi. Jeśli są pytania do trenerów, bardzo proszę. Mam pytanie do trenera Klimka. Gościliście tutaj i Legię, i Widzew, mocne drużyny. I jak w perspektywie tych konfrontacji ocenia pan Polonię w perspektywie jej walki o awans? No powiem szczerze, trudno oceniać, dlatego że my zagraliśmy tak słabo, że dawno nie widziałem naszego zespołu, który by przegrał tak wyraźnie w każdym w zasadzie fragmencie gry. Także no, trudno mi tutaj oceniać. No, chciałbym, żeby Polonia na pewno wróciła, bo ma do tego wszystkie możliwości ku temu, żeby wrócić, wyżej grać. No, ale w tej chwili naprawdę trudno mi to oceniać z perspektywy tych ostatnich meczów z Legią. Z Legią mieliśmy dużo szczęścia, też nie można powiedzieć, bo szczęście nam pomogło. Z Widzewem również dzisiaj popełniliśmy takie błędy, że no, nie ma o czym mówić. Rozumiem. Jeszcze mam pytanie do trenera Chrobaka. Odwrotne. Z kolei jak ocenia pan drużynę Wikielca w perspektywie jej walki o utrzymanie w trzeciej lidze? No, patrząc na dorobek punktowy będzie bardzo ciężko. To nie ma co się oszukiwać, tym bardziej, że w tej chwili zespół chcąc się utrzymać, no musi praktycznie bardzo mocno punktować. Natomiast no akurat nie ukrywam, że dzisiaj tutaj mój zespół był dobrze dysponowany i tak jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem 75 minut te pierwsze, tutaj praktycznie kontrolowaliśmy grę. Końcówka rzeczywiście tutaj gospodarze pokazali się z takiej strony, że inicjowali ciekawe akcje. Myślę, że duże znaczenie tutaj dla gospodarzy mają najbliższe mecze. Ja nie jestem w stanie w tej chwili, nie wiem z jakimi przeciwnikami grać, ale chodzi bardziej o aspekt psychologiczny. Niewątpliwie zespół, który broni się, dla niego jest bardzo ważne, żeby mieć serię 2-3 zwycięstw, które budują, raz, że windują w górę, jeśli chodzi o tabelę, a druga rzecz, budują psychikę zawodników. I to jest chyba baza w tej chwili. Jeżeli gospodarze w najbliższym czasie taką będą mieli serię, że 2-3 zwycięstwa na pewno się podbudują i mogą tutaj nawiązać walkę z tą jeszcze utrzymanie. Jeszcze do trenera Klimka. Czy Polonia czymś zaskoczyła dzisiaj? Bo rzeczywiście możemy ten mecz tak oceniać pod kątem no, nie najlepszej dzisiaj postawy rzeczywiście drużyny z Wikielca,
Ale czy jednak Polonia czymś zaskoczyła i ta jej postawa była czymś takim nowym? Bo też fakt jest taki, że nie było jeszcze takiego okazałego zwycięstwa w tym sezonie, jeśli dobrze pamiętam. I Polonia chyba nie zagrała jeszcze tak dobrego meczu w tym sezonie. No Polonia, to jednak gdzieś tam mecze są nagrywane i obserwujemy przeciwnika, tak? I tutaj się potwierdziło to, co Marczak, tak? Dobrze mówię. W środku pola wszystko, te stare fragmenty przez niego i dzisiaj no, mówiliśmy o tym, ale niestety nie potrafiliśmy tego zapobiec jego jakby tym podaniom i zagraniom właściwie ze starych fragmentów, także myślę, że wiedzieliśmy dużo, że właśnie tu Wojtyga bardzo często się podłącza, także myślę, że no, zaskoczyła nas tym, że wykorzystała nasze ze swoich starych fragmentów, te właśnie trzy bramki w zasadzie, także jedynie tym można tak powiedzieć, że nie zaskoczyło. Dziękuję bardzo. Jeśli pytań nie ma... Jeśli ma pytanie. Ale co ja mam mówić? No ten mecz opowiedz. A bez pytań, tak? Tak, jak oceniasz ten mecz? Jak oceniam ten mecz? No dobra. No i... Mecz na pewno był ciężki, jak to przy takich meczach bywa. Nie ukrywajmy, że mimo iż jest to ostatni zespół, to z takimi zespołami bywa ciężko. Z tego powodu tym bardziej, że boisko, wiadomo, po zimie, po długiej zimie w pełni jeszcze do siebie nie doszło. Nie jest przygotowany do takiej gry, jaką my preferujemy, czyli gry po ziemi, ale mimo wszystko staraliśmy się konsekwentnie realizować te sobie założone cele przed meczem. I udało się. Cieszą trzy punkty, cieszą zdobyte bramki. Mnie osobiście również. To ile tu ich strzeliłeś? Tak, podobno coś strzeliłem. I cieszy przede wszystkim gra na zero z tyłu, tak? Ponieważ te poprzednie mecze również staraliśmy się grać konsekwentnie z tyłu, ale nie uchroniliśmy się przed stratą bramki. Tutaj jeżeli chodzi o taką ocenę meczu, to myślę, że bardziej by pan musiał się skierować z pytaniem do trenerów, do sztabu szkoleniowego, którzy oglądają to z boku, tak? Z boku zawsze ten obraz jest troszeczkę inny niż my. Jak widzimy to z boiska, tak, zawodnicy. Więc myślę, że tyle. Mam nadzieję, że dalej będziemy ciągnąć ten wózek i wygrywać każdy mecz. Dziękuję. Dziękuję.